Bolesław II Śmiały żył w latach 1042-1081. Był synem Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi. Sprawował władzę jako książę po swoim ojcu. W Europie Zachodniej trwał w tym czasie spór pomiędzy papieżem Grzegorzem VII i cesarzem Henrykiem IV. W sporze tym Polska wraz z Węgrami opowiedziała się za papieżem. Celem Bolesława było w ten sposób uzyskanie korony królewskiej. Osiągnął to w 1076 roku. Został on wtedy koronowany w katedrze gnieźnieńskiej na króla Polski. W czasie długoletniej wyprawy do Kijowa pozostawione w Polsce żony rycerzy zdradzały ich z zarządcami majątków. Rycerze postanowili wrócić do kraju bez zgody króla, który oburzony zakończył wyprawę bez wygranej i postanowił rozprawić się ze zdrajcami i niewiernymi żonami. Surowe kary spotkały się z krytyką biskupa krakowskiego Stanisława. Bolesław niepokornego biskupa skazał na okaleczenie. Kara wykonana na biskupie spowodowała bunt możnowładców i po przegranej w tym konflikcie król musiał uciekać w 1079 roku z kraju na Węgry, gdzie wkrótce został zamordowany.